Siema, siema, a my właśnie ruszamy w daleką drogę. Monster ekipa na plaży w Monster. Jak tego nie jadłeś, nigdy musisz to zjeść. Mamy to jeść. Fangar bez klimy. You talking to me? Leżakujemy. Chodź, chodź. Poczekaj, ja zjem ciastkę. Jasia Malusia na... But he's the most famous player on Tibia. Ja jestem zajęty jedzeniem, jest naprawdę rewelacyjna. Naprawdę coś sobie kupię na pewno na wyjazd. Jest faza na gastro. Ale gna 150 na godzinę jak Sheldon? Ja pierdolę, ja uwielbiam Frozen Fun. Ja uwielbiam Frozen. To lubisz? Te panie, które stoją tam na witrynach i służą za reklamę. Dobra. Zostawiliśmy samochód na parkingu podziemnym. To jeszcze wyjdziesz z hotelu, zrobisz rundę. Fajna jest ta Holandia. Jedziemy sobie trochę pozwiedzać, ale też potrenować. Będzie ciekawe spotkanie z Jarkiem Ninżą, także zapraszamy was do oglądania tego vloga i kilku kolejnych, bo zrobimy z tego na pewno wiele fajnego materiału. Ja tam czasami bywam w Holandii, robię tam oczywiście kursy, jakieś szkolenia, także znam też parę fajnych siłowni i zabiorę was między innymi na mega, mega rewelacyjną siłownię z takim super klimatem i super sprzętem do Rotterdamu. Siłka jest naprawdę niesamowita, są tam takie specjalne sztangielki, przetestujemy, czy Michał da radę je potoczyć po ziemi, bo czy je podniesie, to nie sądzę. Lecimy, ostatni przystanek w Polsce, właśnie jesteśmy po naszym śniadaniu. Białkowo-tłuszczowym u mnie. Radek tam chyba miał trochę węgli. Trochę węglowodanów miałem, poza tym kawka. Ja nie piję kawy, czasami mi się zdarza z naszej serii Fit King Delicious, a tak to nie piję, bo piję fame. Żeby był fame. No ja właśnie piję kawę i nie mam fejmu. Dobra, jedziemy dalej, szkoda czasu. Co tu się dzieje? Leżakujemy. Chodź, chodź. Siemano. Znaczy co, mamy coś już mówić, tak? No. No dobra, no to słuchajcie, skoro Szymek nalega, więc zwlekamy nasze 4 litery z wyra, jedziemy trochę na miasto, a pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to nagramy dla was zajebisty odcinek z serii Pogadajmy o, a o czym? Wiadomo o czym, o tym, co jest najważniejsze na świecie, o testosteronie. Tak, dokładnie, żeby łapa się działa. Dobra, idziemy, chodź. Fu. To jest łapa. You talking to me? Poczekaj, aż zjem ciastko. No, przyjęliśmy sobie zjeść coś po przyjeździe. Oczywiście to, co kulturyści lubią najbardziej, czyli białko. Mięso, dużo mięsa. Tak, dużo mięsa. Ja sobie wziąłem steka. Nie, ja wziąłem podwójną pierś z kurczaka z pieczonym ziemniakiem. Bo na co dzień nie ma kurczaka, więc dlatego sobie wziąłem. Ogólnie Holandię znam, można powiedzieć, w miarę dobrze, bo 2000 roku mieszkałem tutaj. O. W tamtych latach no, byłem dość dużym facetem, bo ważyłem 138 kg. I wiecie, jak to w Polsce było 22 lata temu. No jednak ktoś, kto tak wyglądał, wzbudzał większe zainteresowanie. Co niespecjalnie mi się podobało, natomiast tutaj byłem takim no, zwykłym, anonimowym ludkiem, nie? Wiecie, że Holendrzy to są najwyżsi ludzie na świecie. O, nie słyszałeś? No. Tego nie wiedziałem. No. Ale tu na razie same smyki biegają. Ładnie pachnie. Chude i z małą łapą, więc myślę, że sami przyjezdni na razie. Natomiast Amsterdam oczywiście też warto zobaczyć, szczególnie nocą. Zobaczymy. Zobaczymy, tak. Słuchajcie, ja wiem, wiadomo, muszę sprawdzać takie rzeczy, bo to są węglowodany. Ja lubię węglowodany. Szczególnie w takiej postaci, na przykład po treningu, do posiłku potreningowego. Sprawdzę, coś sobie kupię na pewno na wyjazd. Ale żeby nie było, kalorii nie pijam. A wolę ponieważ ja nie lubię rzeczy, które są mocno owocowe, spróbuję. 2,5 grama. Zajebisty. Czego 2,5 grama? 2,5 grama tłuszczu. Bierzemy. Jedno bierzemy? Jedno wystarczy chyba. No i to będziemy mieć po tym, po treningu. No. Odżyweczkę mamy zawsze na wyjazdzie. Idealnie. 311 gram, więc akurat na dwie porcje. Akurat, no na dwie porcje. To nie jest zwykła cudyczonlandia. To jest specjalna. Płatki pokaż. No, 2,5 grama w 40 gramach, nie w 100 gramach, więc troszeczkę więcej. Zawsze staram się wybierać takie płatki, żeby miały poniżej 10 gramów tłuszczu na 100 gram. Ale to wydaje mi się, że złapiemy się. Radzie. Które? Te u góry. Cosmic Brownie. No.
ale one są na pewno tłuste. Ja pierdolę, żeby ja uwielbiam Frozen Fun. Ja uwielbiam co? Frozen Fun. Co? Lubisz? A. O. Nie będzie. Jezu, powiem wam szczerze, na serio, to jest pełnym sztosem, nie? Zgrzeszyłem, ale było warto. A jeszcze nic nie jaraliśmy. Ten Dr. Pepper ma taki posmak, taki chyba dziwny. Migdałowy. Ten twój też, swój ten. No nie jest to złe, ale nie ma to jak zwykła cola. Tak się rozprzestrzenia ten kiwit. Nie możemy mówić, bo później blokują, wiecie o tym, nie? Konta blokują, jak się mówi to na CK, czy jak tam. Ale słuchajcie, nie uważacie, że to jest dziwne, nie? Można powiedzieć na wizji kurwa, a nie można powiedzieć słowa na K, tego wiecie jakiego, nie? Z końcówką 19. No i po monetyzacji. Ja wam powiem taki paradoks. Jak byłem tutaj 3 lata temu z moją córką i wrzuciłem na internety zdjęcie, że jest faza na gastro. A dokładnie zdjęcie wyglądało tak, z takim unoszącym się dymem, to zdjęcie osiągnęło szczyt w ogóle wyświetleń na moim koncie. I tak się zastanawiam czasami, czy jest sens w ogóle gadać o diecie, o treningach, jak wystarczy wrzucić fotkę z Amsterdamu, z czymś w ręku, zielonym, z dymkiem i się podbija internet. Słuchajcie, nagrywamy na szybkości, bo tutaj generalnie nie wolno. Chodzą tacy panowie, duzi, nie tak duzi jak my, ale brzydcy, a my brzydsi od nas i wyganiają tutaj, że nie wolno kręcić. A generalnie jak się idzie tutaj, te panie, które stoją tam na witrynach i służą za reklamę, nie wiem, jakiejś marki pewnie odzieżowej, to pukają w szybę, że nie wolno, że no kamera i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem czemu, przecież no, jak kupujecie stroje kąpielowe albo cokolwiek innego, no to chyba dobrze jest mieć reklamę, nie? No tak jak manekin stoi na wystawie, no to po co się on tam stoi? No. No. Także suwenirów nie zabierzemy. Nie. Słuchajcie, już do nas idzie jeden, nie? Słuchajcie, jaki świat jest mały. Stoimy tutaj na mostku, nagrywamy sobie Instastory i podchodzi do nas Łani i mówi: wy jesteście z Polski. Ja mam dziewczynę z Polski, a dokładnie z Poznania. I co najlepsze, że generalnie jest z tego samego osiedla, na którym Radek ma siłownię. Także jest ogólnie świat bardzo mały. It is. But he's the most famous player on Fibia. Well, I mean, I don't think it's the most famous, but almost. I mean, I'm pretty famous. Pretty famous. Yeah. But a lot of people do know me in Fibia. In Poland as well. Wiecie, co to jest ta gra? Znacie tą grę? Jak nie wiecie, to wchodźcie. Ja nawet zobaczcie. Wiem, co to jest. Ja nie wiem, ale zaraz się dowiem. Churrosy są petarda. Specjalnie dla ciebie, Akopku, wiem, że jesteś na redukcji. Smacznego. Żałuj, że cię tu nie ma. Albo może w sumie nie, bo pewnie byś się skusił. Te widzę, że są light. Te są lajci? Tak. Słuchajcie, to jest zajebiste. Nie wiem, czy kiedyś jedliście, ja pierwszy raz w życiu jadłem churrosy właśnie tutaj w Holandii. To jest przepetarda. No, no jest mega. Jak tego nie jadłeś, nigdy musisz to zjeść. No nie mówię, że teraz, no to, ale... No to ale jest później naprawdę pewnie jak sztos. Ten, jak zjemy taki, można powiedzieć... Appetizer. Appetizer przedkolacyjny. Dobra, idziemy dalej. Zostawiliśmy samochód na parkingu podziemnym i sobie właśnie chodzimy. O! Właśnie. I sobie chodzimy i nie wiemy, jak tam wejść. Szymek, masz jakiś pomysł? Nie. Wszystko mina Szymka. Dobrze, że jest ciepło, to możemy spać na plaży. A tu nie ma plaży, nie? Najważniejsze, że nabijamy kroki, wiecie, bo dzisiaj cardio rano było, co prawda, pół godziny, a muszę robić dziennie 14 tysięcy kroków, więc właśnie teraz dobijamy te kroki i to Szymuś o nas zadbał, no co? Ja 14 350. To jeszcze wyjdziesz z hotelu, zrobisz rundę. Gdzie my, kurwa, jesteśmy? Panie Radku, gdzie my jesteśmy? W dupie. Mamy to jeść. Mamy grubki. Ale super. Trzeba zapłacić. Michał, pokaż, jak się płaci. Musisz... Tutaj karta. Firmową. We are the champions, my friend. Łapa. Nasza malusia, nasza skodziusia. Cały jeden litr pojemności
Ale gna 150 na godzinę jak Sheldon? Szkoda, liczyłem, że się zgubimy i będą jakieś przygody. Myślałem, że te pokoje będziemy wynajmować, te czerwone. Siema, siema, witamy was wszystkich bardzo serdecznie z Rotterdamu. Już dzisiaj wstaliśmy skoro świt, zjedliśmy śniadanie i przyjechaliśmy prosto do hotelu Flex, tutaj do Roberta. Słuchajcie, uwielbiam to miejsce, uwielbiam Roberta, to jest naprawdę niesamowicie, więc musiałem tu ściągnąć chłopaków. Pojedziemy jeszcze do Foxa, żebyście zaczęli trochę też świata, innych ludzi niż tylko Polaków. Tak, bo my ze wsi jesteśmy i widzieliśmy. No różni są. Niech zobaczą trochę, że inni też trenują, a nie tylko Polacy. Chociaż, tak jak mówiłem, najbardziej dojebani to są zawsze Polacy. I tak ma być tym razem. No i to właśnie, oby tak było tym razem. Nastawiam się tylko na pompę, więc ja tu sobie najpierw sam nasypię. Dwie miareczki. Hero Pampa, bez stymulantów, bo nie chcemy się tu stymulować. Ja się stymuluję, bo u mnie już wjechał Fame, mamy jedna miarka Hero i jest ok. Mamy jeszcze jeden trening dzisiaj wieczorem, więc jak już się teraz zastymuluję, to mogę już nie potrenować wieczorem. Dobra, pijemy i lecimy. Fox Gym. Jesteśmy w Fox Gymie i zaczynamy trening. Hangar bez klimy, czyli to, co polskie dziki lubią najbardziej. Będzie dużo potu, dużo zmęczenia i dużo pompy. Idziemy się rozgrzać. Jedziemy komuś wypróć wlaki. Osiemak mówił, że się zastanawia, czy trening, czy pogadanka po prostu. Ha, no. Trening zakończył się wizytą w knajpce tureckiej w Rotterdamie. Słuchajcie, mega, nawet nie tyle kebaby, co mega kurczaki z ryżem tutaj dają. Bo zawsze jak jestem, to z Robertem tutaj przyjeżdżamy. Ostatnio jak byłem na kursie, to po każdym treningu, codziennie po każdym treningu przyjeżdżaliśmy tutaj właśnie na jedzonko. Dlatego dzisiaj koniecznie powiedziałem, że musimy też tu przyjechać. Musimy pokazać chłopakom, gdzie jest najlepsze jedzenie. No. Ja jestem zajęty jedzeniem, jest naprawdę rewelacyjna, tak jak Radek powiedział, ryż, dużo mięsa, duże porcje i o to chodzi. Wiadomo, tu jest dużo, wiele różnych fajnych restauracji i tak dalej, ale mi się tu bardzo podobało, bo jest takie jedzenie szybko, kulturystycznie, dużo białka, także polecam. Ajranik turecki, bardzo dobry. No, to też jest petarda. Słuchajcie, naczułem się tego pić tutaj i teraz często, jak jestem nawet w Polsce, to sobie kupuję w Biedronce coś takiego i sobie zjem kurczaczka i popijam tym. Rewelacyjne. I bicki rosną od tego podobno. Po jedzeniu pełni entuzjazmu? Przynajmniej ja. Przydałaby się drzemka. Ale jest robota do zrobienia. Jedziemy właśnie najpierw do sklepu kupić coś zimnego do picia, a potem do Jarka Ninja nagrywać kolejny materiał. Bez wymówek jedziemy. Nie znamy takiego słowa jak zmęczenie. Dokładnie, zwłaszcza jak jest z nami Fame. Monster ekipa na plaży w Monster. I nasz gość specjalny, Jarek Ninja. Idziemy sobie przybajerzyć, trochę wykąpać się i nagramy dla was mega zajebisty materiał. Ale to musicie oczywiście sobie zrobić subskrypcję kanału SFD, żeby wam nic nie uciekło. Można? Można. Michał, teraz twoja kolej. Halo, dzień dobry, kamera naładowana. Dzień dobry. Przełapałeś mnie. Co to? Ostatnia chusteczka, już nie ma więcej. A jest whisky tu sztosem. Nie zamknąłeś drzwi? Zamknąłem. Siemanko. No i właśnie skończyliśmy naszego vloga, bo nasz kamerzysta źle obliczył i mu się wyłączyła kamera. Zapełniliśmy wszystkie baterie, a potem było na nas, że za długo gadamy przy stoliku. Słuchajcie, siedzimy i rozmawiamy z Jarkiem i widzę zza kamery, Szymek pokazuje tak, więc rozumiem, że mam mówić głośniej i mam ciągnąć temat, bo jest ciekawie. Mija z 10 minut, Szymek znowu tak. Ja mówię, no dobra, to idziemy w następny wątek, nie? Mija 51 minut materiału, a Szymek w końcu
Padła mi bateria, nie mam karty. Dla niego tak, to znaczy, że mamy kończyć. Tak się robi. Idziemy na kolację? Tak. Głodny jestem, wiesz? Ja też. Ty? A masz kartę? Wiesz co? Nie będę coś powiedział, ale widzowie usłyszą. Mówimy o karcie filmowej. A, o takiej. No o takiej. Myślałem, że to przytyk, że karty pamięci czy mam. Nie, nie tą. A to nie, to firmową mam. Tą to już wiem, że mam. No wiadomo. Dobra. Chciałem jeszcze o innej karcie. No. Jakiej? Holenderskiej. Jarek Ninja napisał, że ciebie również do następnego, bo napisałem, że mega miło, miło było cię poznać, super pozytywny koleś, jesteś do następnego. Na serio, powiem wam, że mega pozytywny koleś i mimo swojej przyszłości wyszedł na ludzi. Zajebiste. Zeszliśmy w hotelu na jedzenie, ale okazało się, że kuchnia dzisiaj jest nieczynna. A nie chciało nam się jechać gdzieś na miasto, bo zanim dojedziemy, zanim postawimy samochód, zanim znajdziemy knajpę, zamówimy, dostaniemy, to już będzie noc. No właśnie. A chcemy się dzisiaj szybciej położyć, bo wiadomo, jutro zabieramy się w drogę powrotną. My jesteśmy zawsze przygotowani na każdą okazję. Ja mam swoje, Radek ma swoje. A kole kupiliśmy, bo kole sprzedają. Ale zobaczcie ty, zobaczcie. Tu jest 22, a zobaczcie jak jest jasno. Jak jest jasno, no. Szok, co? Już to był bardzo intensywny dzień. Tak naprawdę tylko jesteśmy tu jeden dzień, bo wczoraj przyjechaliśmy, to tak się więcej nie liczyło. Ale dzisiaj było naprawdę hardkorowo. Od samego rana wyjazd do Rotterdamu, trening, jedzonko na mieście. Potem jechaliśmy do Jarka. I plaża i wszystko, także no, działo się bardzo dużo. Tak. No i kąpaliśmy się. Ja pierwszy raz w tym roku się kąpałem, jeszcze w morzu. A ja pierwszy raz od 2019 roku, wstyd się przyznać, naprawdę. Co prawda tam czasami jakiś prysznic bierzemy, ale kąpaliśmy się. Ale czasami. Fajna jest ta Holandia. Ale... A to jakiś, nie wiem, dostaliśmy. No, dostaliśmy. Nie wiemy, co to jest. Jak nam dali, to... Do czego mieliśmy nie wziąć? No, suweniry. Ciekawe, czemu w tym momencie najgłośniej zaśmiał się żył. No właśnie. Spadamy do domu, 6 rano, skoro świt, ale wracamy, żeby jeszcze zrobić trening. Bo nic samo się nie zrobi, a podróż w Holandii możemy powiedzieć, że była naprawdę udana. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i że będziecie klikali łapki w górę, że było fajnie i będziecie dawali subskrypcję kanału. A jakbyście chcieli, żebyśmy pojechali do Venice Beach i wam pokazali, jak tam jest, to musicie po prostu napisać. Ale musicie też lajkować kanał, bo mamy taki... można powiedzieć deal, że jak będzie 180 koła subskrypcji, to lecimy do LA, do Venice Beach, a konkretnie do Gold's Gym'a, także liczymy na was. A tam będziemy więcej dni, więc jak już tam pojedziemy, to zrobimy taki materiał. Zresztą słuchajcie, ja byłem w Vegas, to też jest dosyć blisko, więc jak tam pojedziemy, to do Vegas też do pojedziemy. Vegas i no. A wiecie, kto tam mieszka, nie? Cutler, Flex Lewis, będzie grubo. Mayweather. Mój kolega Mayweather.